Cześć wam wszystkim na moim kolejnym filmiku. Dzisiaj mamy znów coś wyjątkowego. Jest to soundtrack z gry Grand Theft Auto 5 w edycji na CD. Zapraszam was do oglądania. Może pamiętacie z poprzedniego filmu, soundtrack miał premierę 9 grudnia 2014 roku i właśnie wyprzedał się już tak naprawdę przed samą premierą. Zostały tam poszczególne sztuki w niektórych serwisach typu eBay i tak dalej. Jednakże było ciężko go dostać, ale dzisiaj ceny już znów są o wiele wyższe niż wtedy, kiedy ja kupowałem. Dlatego chciałem wam zademonstrować właśnie, jak to wszystko wygląda. Na początku mamy oczywiście takie jakby obwolutę plastikową, która niestety, że tak powiem, brzydko śmierdzi. I to dość konkretnie, jeśli ktoś z was wąchał kiedyś reklamówkę z Castoramy, którą dają tam za te 8 groszy czy ileś, no to właśnie tak samo właśnie pachnie te pudełko. Raczej obwoluta, tak jak już powiedziałem. Jak widzicie, to jest wysuwane z dwóch stron. Mamy tutaj logo Grand Theft Auto 5. 5 gwiazdek. Tutaj jest akurat sklejenie. Tutaj również się nic nie znajduje, do tego przejdziemy później. A jeśli tutaj mamy sam soundtrack, pokażę wam go pod kątem, żebyście coś, cokolwiek widzieli, bo akurat światło się odbija od okna. Jest to taki sam oczywiście soundtrack jak ta opcja na winylach, no zresztą nic dziwnego, gdyż to było właśnie takie wydanie tylko w innej wersji. No i mamy tutaj volume 1, volume 2 oraz volume 3, w sumie 3 płytki CD, 7 czyli USA produkcja, Mass Appeal, tak jak już wcześniej mówiłem, jest to magazyn muzyczny z USA. Tutaj mamy logo Grand Theft Auto 5 oraz Rockstar Games. Kilka informacji, tutaj tam cała muzyka wypisana, która się znajduje właśnie i tak dalej. Dobra, to przejdźmy do dalszego. Obwolutę odkładam. Jak widzicie, pudełko jest bardzo fajnie zrobione. Mamy tutaj takie fajne wycięcie piątki. Bardzo fajnie się to prezentuje, jak widzicie. Po boku mamy The Music of Grand Theft Auto 5. Tutaj również, z tyłu nic. A tutaj mamy właśnie logo Rockstar Games, jak widzicie, pudełka bardzo się, że tak powiem, palcują i widać wszystkie tłustsze plamy, które akurat przy dotyku zostają. No dobra, przejdźmy do samego otwarcia tego pudełeczka. No tutaj jeszcze mam oczywiście logo Rockstar Games. Jak widzicie, jest ono na magnes. Bardzo ładnie to się zamyka. Otwiera się to w ten sposób. I tutaj mamy właśnie dwa pudełka. Zaczniemy od może tego. Jak widzicie, mamy tutaj randomową postać, która znajdowała się również na winylach. The Music of Grand Theft Auto 5 zawiera właśnie oryginalną muzykę, zawartość i soundtrack. Logo Rockstar Games jest to w ten sposób zrobione. Tutaj mamy również informację The Music of Grand Theft Auto 5, jeśli ktoś by chciał sobie ułożyć to na półeczkę. Z tyłu mamy właśnie taki artwork, który promował grę przed premierą. Zaś w środku, jak widzicie, rozkłada się to. Ale zanim rozłożę całkiem, pokażę wam właśnie loga radii, stacji radiowych, przepraszam, które znajdują się w Grand Theft Auto 5. Jak widzicie, są prawdopodobnie wszystkie stacje, które były, ale mogę się mylić oczywiście. Po rozłożeniu całkiem prezentuje się taki właśnie napis Vinewood, czyli podróba naszego rzeczywistego Hollywood oczywiście. I tak oto pierwsza płytka znajduje się tutaj, volume 1, kolor niebieski, nie wiem czy właśnie odpowiadają je tym winylowym, tak, z tego co widzę odpowiadają, volume 2 pomarańczowy oraz volume 3 będzie różowy, tak jak mówiłem. Tak więc tak prezentuje się sam soundtrack, oczywiście jest on wydany na płytkach CD. Przejdziemy do następnego pudełeczka. Jak widzicie, tutaj również mamy wytłoczone loga piątki, w środku również, bardzo fajnie się to prezentuje. Teraz rozkładamy czarne pudełko, w którym widzicie już pewnie od razu pendrive'a. Pendrive jest oczywiście pojemności niezbyt duże, jest to 8 GB. Zacznę od niego, może wam go pokażę, fajnie się go wyciąga, tak wysuwa, jak widzicie. Pendrive wygląda tak. Grand Theft Auto 5, logo Rockstar Games. Po bokach nie ma nic. Jest to imitacja sztabki złota. Wysuwa się go w ten sposób.
Dobra, odkładamy go na miejsce. I przejdźmy do kolejnych rzeczy, które znajdziemy tutaj. Tutaj mamy oczywiście informacje o piosenkach, które znajdują się właśnie na tych płytkach. Tutaj mamy logo Rockstar Games. I tak oto na pierwszy rzut oka leci nam nie kto inny jak Wade Hebert, czyli znajomy Trevora, oraz Volume 1, oryginalna muzyka. Kolejną postacią jest syn Michaela, czyli James DeSanta. Jak widzicie, wyciąga, nie wiem, czy wkłada do lodówki trawę. Kolejny artwork, czy też obrazek, jak to woli. Mamy tutaj córkę Michaela na tle Fame or Shame, czyli jest to Tracy DeSanta. I kolejna postać, która nie znajdowała się na winylach, a jest to właśnie Ron Jakowski, czyli sąsiad i dość bliski przyjaciel Trevora, którzy razem prowadzili firmę Philips Industries. Tutaj mamy Leslo Jonesa, prowadzącego Fame or Shame. Tutaj jest Tao Cheng. Kolejna postać, czyli przyjaciółka Franklina, Tonya Wiggins. A tutaj mamy zaś psa Franklina lub Lamara, czyli Chop. A na samym prawie końcu zostaje ciotka Franklina, czyli Denise Clinton. Randomowa postać. Oraz właśnie znów ten obrazek, który znajdował się na winylach, czyli właśnie taki zrzut jakby widoku na Los Santos. No i to już widzieliśmy. I ostatnią rzeczą, która znajduje się w tym pudełku, jest właśnie plakat. Plakat właśnie prezentuje się tak samo jak ten tutaj obrazek, który zresztą zaraz Wam rozłożę. Wspomniany plakat, cały czarny. Na jego odwrocie nie ma kompletnie nic, jest tylko same białe tło. Tak więc był to unboxing The Music of Grand Theft Auto 5 w edycji na płytkach CD. Jeśli podobał Ci się ten filmik, nie zapomnij subskrybować kanału oraz zapraszam do przejrzenia moich innych filmów, na których znajdziecie o wiele więcej ciekawostek ze świata GTA. Pozdrawiam!